Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszym cyklicznym spotkaniu nałogowych alkoholików. To? Proszę we mnie nie rzucać rzeczami. Nie. Co na to jest? Się pisałem, halo? Proszę nie strzelać. Panie, ja nie jestem na scenie nawet! O co ci chodzi? Sceny. Witam serdecznie na talent show w Minecraft. Niesamowity, jedyny w swoim rodzaju event. Mamy mnóstwo fantastycznych wykonów przed nami. Będziemy oceniać występy na podstawie ich wartości artystycznej, humorystycznej. No i to właściwie tyle. Dzisiaj są ze mną w jury niezastąpieni Adi Van Evil Marmot. Czekaj, Van Evil? Co ty właśnie... Zła. To było Van. Dobrze, jest doskonale. Witam serdecznie. Oraz dr Xamas, tak zwany Złamas. No i jestem jeszcze ja, czyli Hodo. Czy wszyscy są gotowi? Widownia, jak się bawicie? Zapraszamy pierwszego wykonawcę. Zapraszamy, Lawon! Dzień dobry! Brawo! Dzień dobry, Lawon. Jak się nazywasz? Jak masz na imię? I skąd do nas przyjechałeś? No to ja mam na imię Wiktor, przezwisko Lawon, dlatego bo w grze zwanej Fortnite spaliłem się w lawie. Ej, proszę włożyć ten krzyżyk, to jeszcze nie jest występ. A, dobra. No, proszę nie oceniać za Fortnite'a. Przyjechałem z Śląska. To daleko. No przestań klikać. Ja się zaraz odbuduję do ciebie. O nie, on zbudował piasek. Będziesz prezentować nam piosenkę Piaska, zgodnie z konwencją? Nie, ja wykonam wierszyk. Dobra, to na dobry początek. Publiczność, proszę o gorące brawa! Lawon, scena jest twoja, zapraszamy. Ja mam wierszyk o nazwie Hodo przegrał linię. Oh, fuck. Hodo przegrał linię, kręci się w skinie, choć za dużo nim nie zrobi. Silver 1 na pierwszym poziomie go porobi. Hodo przegrał linię, zaraz znowu zginie. Nexus już obrywa. Hodo dzielny niczym lokomotywa. Wetuje z Q i potem klika E, ale i tak znowu zginie. Brawo! Jakby jestem bardzo pod wrażeniem, zresztą ja jestem wielkim fanem rymów, więc tutaj jeszcze bardziej doceniam ten piękny wkład, więc ja... Gdyby tutaj był taki już przeciwnik tego X-a, to ja bym kliknął, ale nie ma, więc no nie klikam X-a i tyle. Ja powiem tylko tyle, że wiersz jak najbardziej w 100% zgodny z prawdą, Hodo przegrywa na Silvery 1, jestem jak najbardziej na tak. Ja dałem krzyżyk, ale tylko dlatego, że powiedziałeś, że przegram linię, to jest nieprawda, ja zawsze dobra, wygrywam. Wiecie co? Już... Złoty przycisk, o! Co to jest za złoty? O, no to kurwa, ja siadam na to. Dobra, dostajesz się do drugiego etapu. Dobrze, Karmelowy, przedstaw się, czym się zajmujesz, skąd do nas przyjechałeś, ile masz lat? Ja jestem Karmelowy, przyjechałem z Karmelowic, zajmuję się parkurem. Parkurem, jesteś gotowy? Tak. Jurorzy są gotowi? Tak jest, dawaj. Widownia jest gotowa? Największa cisza w mieście. Uwaga, scena należy do ciebie. Dobra, masz jeszcze jedną szansę, niech będzie. Tak jest, uda się. O, teraz najważniejsze. Najtrudniejszy skok. Jeszcze jeden? Aj, tak, blisko. Dobra, ostatnia szansa, do 3 razy sztuka. Masz ostatnią szansę, bo... Moja kratka tylko została. Dasz radę. Aj! No niestety, Karmelku, 3 razy na nie, ale poczekaj, nie niż jeszcze tego. Ja spróbuję sam to przebyć. Dobra, uwaga, robię to. Dobrze, poszło, ty na starcie. God damn it, to nie jest takie łatwe. No dobra, Karmelkowy, niestety musisz mi wybaczyć, ale stałeś 3 razy na nie, także niestety nie przychodzisz do następnego etapu. Ale dziękujemy ci za udział. Zapraszamy następnego uczestnika na scenę. Julek. Cześć Julek, przedstaw się nam, powiedz skąd przyjechałeś i co zaprezentujesz. Chyba nie ma głosu. Halo. Nie, ja nie odrzucam Julka, tylko dlatego, że jest niemową. Nie odrzucam. Nie. Ale nic nie słychać. Jak to nie masz mikro? No dobra, to przedstaw się na czacie. Dobra, to powiedz nam Julek, skąd przyjechałeś i zaprezentujesz. Znaczy napisz. Mam na imię i przyjechałem z Wejherowa. Masz na imię i przyjechałem z Wejherowa? Długie to imię. Julek, dobra. Dzień dobry, Wejherowo, Julek. Powiedz nam, co zaprezentujesz. Julek będzie śpiewał na czacie tekstowym. Będę napiszał. Walił jagódkę, tylko potrzebuję dirta, wierzę i jagodę, bo dobrze, mi ukradli. Ja pomogę. Ale co to znaczy walić jagódkę? A to ja powinienem włączyć do niego obrażenia tutaj. A dobra, to będę słuchał, czy uderzył, czy nie uderzył. Nie widać pewnie o to, z widowni. Że jak odpowiednio szybko spadając fajnie tej jagódki, to nie dostanie damage'u od upadku.
Niestety chyba się nie udało. Bardzo niestety. Mi się no dobra, to klikamy niestety. O. Dziękuję panu Julek. Dobra, witamy serdecznie Justynka Bałwan. Przedstaw się, powiedz skąd przyjechałeś i co zaprezentujesz. Dalej, Justynka Bałwan, prosto z tamtej klateczki w rogu przyjechałem. Z tej? I zaprezentuję wam, panie Janie, ale potrzebuję bloku. Uwaga, uwaga. Dobra, ładnie przygotowane. Rano, wstań. Bim bam bum. Bim bam bum. Brawo. Dziękuję. Mam zapytanie do Diego, jako czołowego muzyka tutaj. Czy wszystko się zgadzało? Znaczy tutaj ja z jednej strony jestem bardzo stronniczy na rzecz naszego występującego, z drugiej strony niestety nie mogę przyznać takiej pełnej racji, że wszystko było dokładnie tak jak powinno. Wydaje mi się, że trochę fałsze tam się wkradły, no. Troszkę tam niestety... Tutaj podwójnie przypadkowo, no. Będziemy musieli głosować, same? Jestem na nie. Abi? Ja tak, wierzę tak, w naszego uczestnika, myślę, że w następnej edycji zrobiłbym megalowanie i byłaby doskonała, więc ja jestem na tak. No to ja podejmuję ostateczną decyzję i pomoże mi w tym odpowiedź od ciebie na jedno zasadnicze pytanie. Czy jesteś w stanie w drugim etapie zaprezentować jeszcze jakiś utwór? No, jestem w stanie, oczywiście. To ja bym chciał usłyszeć, bardzo bym chciał usłyszeć w twoim wykonaniu taką piosenkę. Barkę, tak jest. Barkę. No dobra, no. Spróbujesz. No dobra, dobra, przechodzisz dalej. Cześć, Kubus 777. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz nam, skąd jesteś? Witam serdecznie. Jestem Kubus. Co zaprezentujesz? Ja zaprezentuję dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że będę układać kostkę Rubika. Kostka Rubika? Druga jest mój podpisowy numer, czyli suchar po prostu. Jeden suchar. No dobra, no to scena jest twoja. Czekamy na twój występ. No dobrze, mogę podejść? Tak. Jak najbardziej. Bo ktoś pomieszać tylko. Wymieszałem. Nawet słychać. Dobra, czy mamy ci mierzyć czas, kiedy będziesz układał? Możecie. Dobra, uwaga, to start. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja sprawdzę, czy nie oszukuję. Sześć, siedem, osiem. A few moments later. 27, 28, 29, 30, 31. A few moments later. 32, 43, on czeka na 69, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ułożone! Zrobił to! Nice! Jeszcze jakie kurde tutaj fanfary pojechały. Na koniec chciałam przedstawić mój popisowy numer. To mój autorski suchar. Kodo wygrał linię. Złoty guzik! Mamy kolejnego finalistę! Siema! Cześć Bagietson, jeszcze raz przywitaj się. Jestem Bagietson, dzisiaj pokażę wam mój talent do amerykańskiego śpiewu. To scena jest twoja, okay. Śpiewaj. No to utwór to będzie Chandelier. O kurwa! Dobra, jestem ciekaw. Party girls don't get hurt, can't feel anything we learn. I push it down, push it down. One, two, three, drink. One, two, three drink. I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier. Wystarczy. Przed tym wszystkim mówiłem, że będę pełnił rolę pani magicznej pani Foremniak i się autentycznie popłakałem teraz jak słuchałem. No dobra, czy jesteś na tak, same? Ja powiem tylko tyle, nie pozwolę, żeby taki talent się zbardował. Dobra, no to ja byłem na nie, ale dobra, niech ci będzie, Bagietson, jesteś... To? Po prostu no nie jestem w stanie stwierdzić, co jesteś w stanie nam zaprezentować w drugiej rundzie. Gościu, jeszcze większą perełkę. No dobra, dobra. Dostałeś o ty przycisk, więc przechodzisz. No, halo? Bro. Siemano. Dobry doktor nami. Dzisiaj wam zaśpiewam piosenkę napisaną kompletnie dla Beki o Tymice. O, dobrze. Wasi fani byli smutni, przez rok filmiku nie dostali, więc stracili już nadzieję, powoli znicze zapylali. Lecz wtedy oni powrócili, jak Feniks z popiołów powstali. League of Legends wraca do mnie, takim info nas powitali, bo my ich nigdy nie stracimy. Brakowało nam waszych filmików, teraz cieszymy się, nasze serca do góry wznoszą się. Pokornie prosimy, nie opuszczajcie nas już na tak długi czas. Nie zapomnimy was do końca naszych dni, każdy inny. Brawo!
Wywaliło cię aż z serwera. Wejdź po prostu na serwer, musisz coś zobaczyć, co się stało na scenie. Także taka sytuacja. Dostałeś bardzo dużo dzwonów, więc myślę, że jesteś w finale. Gratulacje. Dzień dobry, Fedelon. Tak. Witam serdecznie. Przyjechałem z Siemianowic Śląskich. Siema. Siemianowice. Siemianowice Śląskie. Najlepsze miasto na Śląsku, polecam. Nigdy tam nie byłem. I dzisiaj zaprezentuję Ricka Astleya w sumie. Zaśpiewam ładnie. Czy ty nasz Rick rolujesz właśnie teraz i włączysz tylko kawałek z YouTube'a? We're no strangers to law, you know the rules, and so do I. A fool comments, it's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling, gotta make you understand. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Ja dałem krzyżyk w trakcie, ale to nie dlatego, że jest brzydko. Nie, ja po prostu dałem X-a, bo mamy już dwóch śpiewaków, więc już średnio trzeciego dawać do finału. Obiecuję, że zaśpiewam All Stara. No dobra, namówił. Kurwa. Zaczniemy od Lawona. Witamy w finale. Powiedz nam, co zaprezentujesz jako swój finałowy wykon. Ja zaprezentuję dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest pokonanie hodowy PvP. Może uznajmy, że już mnie pokonałeś i jedziemy z wierszykiem, co? Tak, to jest tylko formalność, więc wie. No więc właśnie. Hodo znów przegrywa i znowu supporta wyzywa. Dżungler znów latuje i słabo gankuje. Hodo zrage'owany, już w midzie zakochany. Support fiduje, a Hodo marnuje. Skina nie dostanę, ale kwiatki są rozbujane. Bo miłość Hodo do midmainera to w ogóle inna atmosfera. Brawo! Dziękujemy za ten wykon, cieszę się, że jesteś w finale. Myślę, że musimy zdecydowanie więcej poezji mieć w swoim życiu, a to jest... To była poezja, trzeba przyznać. Ja się podpisuję całym sobą. Zapraszamy następną osobę. Na początku mam pewną prośbę. Można zmienić, żeby Tało nie przegrał, tylko wygrał? To jest potrzebne do tego. Dobra, scena jest twoja. Najpierw mam do ciebie pytanie, Hodo. Tak. Co mainujesz? Support, main. Może być, że top lane. Dobra, niech będzie. No, mainuje okay, top lane. Będzie top lane, dobrze. Hodo, dobry jak klec, bądź uwielbiony od swego teamu, bo czyś do końca nas wykerował, do końca nas wykerował. Brawo! Dostałeś 3 X-y, ale ja nic nie klikałem, więc nie wiem, jak to się wydarzyło. Dlaczego? Ksame? To jest 3 X-y od Ksame. Ciekawe podejście do mnie. Ja jestem trochę mema. Rozdarty wewnętrznie, bo mi się bardzo podobało, a z drugiej strony Hodo przegrał linię, więc tutaj... Jeszcze raz brawa. Dziękujemy również. Czyli co to będzie w takim razie, Bobowanie? Powiedz nam jeszcze raz. O barka, no. Zajebiście. Scena jest twoja. Usta, dziś by rzekły me imię, twoją barkę pozostawiam na brzegu. Dobra, Jechało, dobra. Brawo jeszcze raz, Bałwanie, brawo, wszyscy brawo dla Bałwana. Powiedz tylko nam, co teraz zaprezentujesz. Mój utwór to będzie Take On Me. We're talking away, I don't know what I'm saying, I'm saying it away. Today's another, and find you, we're shining away. I'm becoming a love bug. Take on me, take on me, take me. Brawo! Brawo! Nie, ja musiałem przerwać ten występ, bo boję się o twój głos. Czemu Ksame się odgrodził od nas? Co za cwani? Ja zbudowałem dźwiękoszczelne pomieszczenie. Dobra, co nam zaprezentujesz? Elo, witam. Tak jak obiecywałem, All-Star będzie śpiewany. Scena i mikrofon jest twój. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kinda dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Tak, brawo! Brawo The Fedelon. Dziękuję bardzo. A ten znowu się zamurował, co za koleś? No bo byłaś. Nie szanuję prawdziwej muzyki. Halo? Ogłuchłem. Dobra, i zapraszamy ostatniego wykonawcę, czyli Doktor Nami. Ain't no sunshine when she's gone.
It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Gratulacje, brawo, brawo. To już wszyscy nasi wykonawcy dzisiaj. Zapraszam wszystkich uczestników na scenę. Dobra, słuchajcie. Stoczyliśmy burzliwe debaty z naszymi kolegami, to jurorami. Rozmawialiśmy długo, długie godziny minęły na tym, żeby wyłonić tego finalnego zwycięzcę. Finalnie zdecydowaliśmy, że wygrywa... Mój stary, koniec, dziękuję. Doktor Nami, brawo. Zapraszamy na podium. Wow, jaki zajebisty napis.